Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj zaczniemy przygodę z grą Monster Slayers, czyli gierka, w której będziemy musieli być naszym przynajmniej jednym, wydaje mi się, że może w przyszłości będziemy mieli więcej jednostek, osobnikiem, który będzie musiał niszczyć swoje potwory na swojej drodze w dość specyficzny sposób. Ten system walk mi się tu na tyle spodobał, że po prostu postanowiłem, że nagram sobie tę gierkę. Jestem też w piżamie, więc może się ze mną wychillować w ten wakacyjny okres. Cokolwiek. W każdym razie zaczynamy naszą przygodę. Wchodzimy play. Mamy tutaj nasz prolog. Czyli dawno, dawno temu był sobie uroczy król, który niestety został zabity przez złego potwora. To jest niby ten potwór, to wygląda jak, nie wiem, wilk w masce ryby z kolcami w ogóle. Cokolwiek to jest. Który nie mógł po śmierci odejść w spokoju, tylko chciał się zemścić. I dlatego znalazł sobie właśnie swoich poddanych, swoich wojowników, którzy będą Monster Slayersami, czyli z tymi wojownikami, znaczy zniszczycielami potworów, o, w ten sposób. No i mamy naszą tutaj przygodę. Zaczynamy ją od pierwszych kroczków naszej historii, czyli to oczywiście to nasze uczenie tej gierki. Wow, aha, Wait. Jestem duchem królewskiej duszy, coś w tym stylu. Zobaczmy, co masz. Czyli teraz mamy tutaj naszą gierkę. Mamy dojść do końca, czyli mamy sobie opcję fallback, czyli oczywiście cofnięcie się, defend, czyli oczywiście zadają mniej damage'u, ale też więcej mogą sobie na siebie przyjąć. Atak, czyli normalny atak, oraz quick march, czyli po prostu przejście do przodu. My jesteśmy tym królem i my rządzimy tymi towarzyszami pod sobą. Czyli mamy naszą pierwszą misję zrobioną. Oczywiście strasznie tutaj dużo mi to zajęło czasu, więc zrobiłem pewnie mało golda albo mało levelów przez to. W każdym razie następnym razem będziemy robić to troszeczkę szybciej. Mogę tego powtórzyć jeszcze? Aha, nie mogę tego powtórzyć. Szkoda. No ale lecimy dalej, się uczymy co i jak. Wydaje mi się, że wiem już, co mam robić tak dalej, więc spróbujmy troszeczkę sobie sobie powalczyć. Czyli tak, idziemy sobie quick marchem, by oczywiście przejść do przodu. I jak mamy teraz tutaj naszego przeciwnika przed nami, to klikamy po prostu atak, przez co nasz towarzysz podskakuje i zaczyna się z tym murkiem bić. My zbieramy golda, zbieramy expa i mamy nasze zwycięstwo. Zobaczcie, tutaj zrobiliśmy już więcej golda, mamy pokonanego przeciwnika, więc możemy pójść dalej i zobaczymy, co nas będą dalej uczyć. Hej królu, jakieś tam złe bestie są na naszych polach, pomóż nam się ich pozbyć. Nie ma sprawy, nie ma sprawy, ziomeczku, idziemy tutaj dalej z naszym jednym slayerem. O, tutaj są naszych trzech przeciwników, więc rzucamy się do ataku, nie będą robić żadnych defendów, po prostu rzucimy się na nich, jak widać, bez żadnych większych problemów. Nasz towarzysz wszystkich zniszczył i mamy nasze zwycięstwo. Mamy 1000 golda, bo mam nadzieję, że będzie tutaj zaraz jakaś opcja wydania tych pieniędzy. I mamy hełm na naszego osobnika, który daje plus 2 damage'a. Czyli będziemy mogli sobie w tym momencie bić już po 7 damage'a, co? Wydaje mi się, że jest czymś spoko. Znaczy, będziesz często spotkał przeciwników, którzy będą się jakby oddawać nam tych walk, więc musimy użyć opcji obrony, aby po prostu się przed nimi obronić. Teraz tak, możemy sobie na niego możemy go zupgrade'ować, ewentualnie kupić nowego soldiera, żeby mieć naszej ekipy, więc sobie go... Aha, przecież ja chciałbym tutaj na początku wejść, założyć mu hełm. Natomiast chciałbym tu jeszcze do tej ekipy dokupić jakiegoś towarzysza, jakim będzie... niech będzie łucznik. Mogę go jakoś zamienić miejscami? O, mogę zamienić ich miejscami. A nie, to ja mogę tylko w ten sposób zrobić. Nie mogę zamienić ich miejscami, więc trudno, niech tutaj stoją po prostu. W każdym razie, to potem sobie jeszcze dokupimy tutaj naprzód jakiegoś Spearmana, tutaj dokupimy sobie jeszcze Lancera i naprzód dokupimy sobie jeszcze jednego Swordmana, czyli będziemy mieli 5 osobników w naszej ekipy. Wydaje mi się, że to będzie takie straszne ułatwienie naszej rozgrywki, jednakże mnie to nie obchodzi, tak? Mnie to nie obchodzi. Okej, idziemy dalej, do przodu, moi drodzy. Będziemy musieli się bronić, więc klikamy sobie defend, będziecie atakować, ale przy okazji musicie się bronić, żeby zbyt dużo HP nie stracić. Dawajcie, moja ekipo. Macie tutaj dość sporą ilość przeciwników, których musicie pokonać, oraz naszego rat czempiona, który jest
jakby tym potworem, który zabił naszego króla, więc może atak, nie, musimy robić defend. Musimy robić, nie, musicie robić atak, bo dlaczego nie atakujecie? Tutaj widzę jednego lancera, już straciliśmy. Rad Champion, dostaje tutaj wielkie bęcki i ekipa, która dalej nadchodzi z przeciwników, też szybko zostaje wyeliminowana. Moi drodzy, musimy jakoś odepnąć. Dwóch Swordmanów przeżyło, jeden Spearman oraz jeden łucznik. Czy my możemy im dać troszeczkę, zróbmy trochę defensa, żeby oni mogli do nas wyjść, żebyśmy mogli zacząć ich jakoś, jakikolwiek sposób atakować. I teraz jak on już wyjdzie, to znowu robimy atak i go po prostu pokonujemy, przez co mamy victory bez żadnego większego problemu. Nawet powiedziałbym się, trochę tych pieniędzy nam się, że jak powiem, zwróciło po tej walce. I mamy tutaj garnet obtained from defending the rat. Mamy jakąś czapkę, która nie wiem, co nam daje. Nie, to jest trofeum, bo to jest jedna czapka. Nie rozumiem, czy... Raz, dwa, trzy... Nie, to jest 12 między, tak? To jest 12 kółek, więc nie. Trofeum, a chaty to są cokolwiek, to są dwie inne rzeczy. Ale przeszliśmy właśnie nasz tutorial, więc możemy się skupić na normalnej rozgrywce. View Army teraz. Mamy 599 golda. Poczekajcie, czy ja mogę to jakoś... Nie, no ja mogę teraz tylko start game kliknąć, tak? Jeżeli kliknę start game, to wejdziemy do misji. Nie. Mamy tutaj summoning. Mamy teraz tak. Cursed Bone. Select two ingredients. Aha, jeżeli będziemy mieli dwa ingredienty i je wybierzemy, po czym klikniemy sobie create summon, to nam coś powstanie, ale to najpierw musimy coś odblokować, czyli na razie tego się nie uczymy. Przepraszam bardzo, ja nie chcę tutaj do... Wait. Czyli, przecież, czy jak ja pójdę tutaj, to będę znowu tą samą misję? To jest inna misja. Myślałem, że jak będę tutaj, to jakby ten nasz tutorial się skończył, ale tutaj widać jeszcze troszeczkę tego przed nami, więc najpierw sobie ulepszę naszych towarzyszy. Po pierwsze, ulepszymy sobie tutaj naszego Swordmana z tyłu oraz z przodu. Nie wiem, czy mogę tą dwójeczkę, ale tych ulepszamy. Przecież, na pewno to jest wszystko dobrze zrobione. Bo nie, tu jest story, tu jest battle. Aha! Czyli tu mamy jakby takie misje poboczne, gdzie możemy sobie po prostu się z kimś pobić i potrenować, pozdobywać expa. Natomiast jeżeli pójdziemy do story, to mamy normalną fabułę. Więc na razie skupię się na tym battle, ponieważ oczekuję, że coś z tego tutaj nam wyjdzie. Coś wartościowego tutaj znajdziemy. Jakieś tam, nie wiem, czy to będą duperelki, czy nie, ale może jakieś czapki, może jakieś rzeczy do samonowania, które po prostu spowodują, że będzie mi zdecydowanie fajniejsze bajer na naszym koncie. Może to będą jakieś nowe itemy, może to będą jakieś nowe hełmy, cokolwiek. Na pewno jest to warto właśnie do wygrania. Zobaczcie, pokonaliśmy tego głównego bossa. Teraz zróbmy sobie defend, żeby tam ci przeciwnicy, jeżeli ktokolwiek tam jeszcze jest, mógł wyjść. Dokładnie, wyszedł nam tutaj jeszcze jeden ten, powiedziałbym, szczur, na którego też się szybko rzucamy. Niszczymy jednego, niszczymy zaraz tutaj drugiego. Pięknie, czy to będzie wygrana walka? Już czy musimy jakby tutaj w tych battle retrieve the golden idol, czyli musimy coś tutaj zdobyć. Fallback, a raczej defend. Po czym po prostu czekamy. I lecimy quick march, bo ponieważ jeżeli nie będą robić quick marcha, to nie będziemy mogli przejść jakby przez dalsze tereny. A najwyraźniej coś tutaj jakby za ścianą jest do zdobycia, tak? Tutaj mamy jakiś bunkier, więc szybko się na nich rzucamy. I na bunkier, i na tego szczura. Dawajcie, niszczymy go, pieniążki są zdobyte, lecimy dalej, quick marszujemy. To jest szybko atak i mamy exit. Mamy tam exit, który najprawdopodobniej będzie właśnie prowadził do tego Golden Idola. I mamy Golden Idola, który wygląda jak jakiś złoty bobas. Mamy Victory, mamy dwa level upy, co mnie strasznie cieszy. Oraz mamy ingredient kolejny, który umożliwia nam summoning. Więc teraz tak, tamte battle sobie na razie odpuśćmy, ponieważ jest to dla nas w żadnym wypadku potrzebne. Wchodzimy do summoning, mamy te dwie rzeczy i możemy coś stworzyć. Stworzyłem serpent, czyli unit jest w stanie dodżować, i ma zatruwające ataki. To jest coś superanckiego, jeżeli dobrze mi się wydaje, więc damy to do naszego miecznika tutaj na przodzie. Ale jak ja mam mu to dać, że jak powiem? Back. Summoning. Click to... Poczekajcie, bo się troszeczkę gubię, że jak powiem. Czyli, że my to mamy po prostu w naszym posiadaniu, czy ja coś zbugowałem? Może coś mamy, więc to jest po prostu może na naszym koncie po prostu, tak? Jeżeli dobrze ogarniam, poczekajcie. Your existing summon will be replaced. Aha, czyli mamy to na naszym koncie. Jeżeli coś byśmy chcieli znowu stworzyć, to by się po prostu zamieniło. Rozumiem. Teraz tak, 250 golda możemy sobie wydać na upgrade naszego tutaj lancera, więc niech sobie tutaj trochę bardziej lansuje. A my wchodzimy dalej do naszej fabuły. Demon został znaleziony w naszej arenie, aby uniknąć... Znaczy uniknij...
Aha, czyli żeby uniknąć zabicia przez niego, musimy go charge'ować, po czym musimy robić fallback. Dobra, jest to do zrobienia. Teraz tak, uwaga, tutaj podchodzi sobie nasz mały byczek, wszystko, niby jesteśmy bezpiecznie, a tu nagle piękny atak, o nie, fallback, bo to jest ten demon OX. Muszę tutaj uciknąć, oraz po prostu teraz nagle po prostu go atakujcie go. Jezus Maria, jak nas nałożył. Wrzucił się w nas z całej siły. Na szczęście nasi slayersi są wystarczająco mocni, aby dokonać tego, żeby tutaj wygrać tą walkę. Ogólnie muszę to chyba kliknąć. Aha, ja mam to przywołać mam. Mam nadzieję, że ogólnie to nie jest jednorazowe, bo chętnie bym to sobie przywołał. Jednakże potrzebuję będzie coś mocniejszego, aby nie było, że stracę tego naszego samona na coś, co jest po prostu słabe. Victory, dziękuję, Demon OX pokonane, 3 level upy nam wskoczyły, więc mamy ładny tutaj progresik. Mamy pokonanego drugiego bossa, czyli najprawdopodobniej mamy ich pokonać raz, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Jeszcze raz muszę po prostu, bez sensu liczę. 12 przeciwników będziemy musieli pokonać, ale okej, okay, niech tak będzie. Upgrade level 1. Co mam tu zupgrade'ować do jasnej cholipki? Co mam tutaj zupgrade'ować tym? Bo na razie nie wiem. W każdym razie wchodzimy do tego levelu. Good news, advanced units are now available. Upgrade them from the army screen. Czyli możemy zrobić sobie jakieś ulepszone jednostki. Czyli wejdę sobie tutaj. Jak ja mam, że tak powiem, zrobić sobie upgrade do ulepszonej jednostki? Czyli że ja mam po prostu kliknąć sobie teraz upgrade i wtedy wchodzi nam jakiś jeszcze wyższy poziom naszego towarzysza, czy jak? W sumie zaryzykuję. A jest! Mamy rację, mogę zrobić z niego legionaire. Zawsze pamiętam, że się czepiać, jak mówię o tej nazwie po polsku, więc jej nie używam. Berserka lub Thunder Blade'a. I teraz tak, to jest defensywna jednostka, to jest strasznie ofensywna jednostka, która potrafi sobie odzyskać życie, a to jest ofensywna jednostka, która ma ataki, które stanują, więc w tym wypadku zrobię sobie Berserka, jednakże wiem, że następnego Swordsmana stąd tego gościa zrobię sobie właśnie tego Thunder Blade'a, czy jak to nam się nazywał, ponieważ jest to świetna opcja, jeżeli chodzi o to, czy ten, jeżeli będą właśnie jakieś trudniejsze przeciwnicy, których będą po prostu sobie zatrzymać i nie będą nam zbytnio przeszkadzać. Teraz tak, musimy doprowadzić jakiegoś elfa do rycerza, więc na razie my tutaj pchamy do przodu cały czas, żeby jednostki przeciwników szybko ginęły, żeby nie mogły na pewno dojść do naszego tutaj elfa, jednakże w momencie, kiedy możemy, robimy sobie quick march i doprowadzimy tutaj do Ninja Castle, więc przysumowuję sobie teraz naszego ziomeczka, który jest tym i co to daje? Czemu on nic nie robi? Halo, czemu on nic nie robi, moi drodzy? A nie, jeżeli on jest przywołany, rozumiem. Jeżeli on jest przywołany, to wtedy nasze jednostki są jakby zbufowane. To jest spoko, tu jest nasz król, czy nasz knight, który jest tak dziwnie nieuśmiechnięty, ale doprowadziłem mojego elfa i moje jednostki do niego, więc też nie muszę się zbytnio martwić o to, że moja misja tutaj nie wychodzi. Teraz tak, z mojego samona straciłem, więc samonujemy sobie nowego, który będzie, że przeciwnicy ruszają się dwa razy wolniej. Okej, kumam. Jednakże wchodzimy do Tiger Claw'a, który został zauważony w tej arenie i muszę go zniszczyć. To na pewno będzie ten trzeci boss, który da nam jakby trzecie trofeum. Przynajmniej tak to sobie wszystko wyliczam. Ulepszę sobie ogólnie jednostki, które były na jakby gorszym ulepszeniu i mnie nos swędzi. A teraz lecimy dalej, więc marszujemy sobie do przodu na spokojnie. To jakiś pierwszy przeciwnik się nam pojawia na drodze oraz jakiś wielki krab. Dlatego wezmę sobie naszego tutaj samona, który nam zdecydowanie pomoże z tym Tiger Crabem, aby go zlikwidować, o ile gra nie będzie się właśnie w ten sposób zachowywała, że będzie się chamsko zacinać przez ilość rzeczy, które jest na ekranie. Uwaga, Tiger Crab szybko zlikwidowany, chociaż nasi slayersi też nie są w zbyt korzystnej sytuacji, jeżeli chodzi o ich życie, ponieważ mamy go tylko 246. Teraz przechodzimy dalej. Nasz samon został teraz, że tak powiem, odesłany do swojej krainy, a my marszujemy dalej i mamy zrobioną wiktorię. Czyli najprawdopodobniej będzie to trzeci boss na naszym koncie, pokonany będzie trzecie trofeum. Oraz mamy czapkę, jak się nazywa?
biskupa, które dałem 40 życia i tak jak dobrze mówię, jest zdobyte kolejne trofeum. Teraz tak, mamy tu jakiegoś... to jest jakiś Doom Wally. To jest potwór, ale poczekajcie, czy ja nie mam w takim razie... Tu jest story, czyli tutaj musimy teraz uderzyć w to miejsce, ten Forbidden Forest, aby pójść dalej z historią. Ponieważ mamy tutaj możliwość zrobienia walki z tym Tiger Clanem ponownie, ale nie potrzebuję tego zrobić, ponieważ pieniędzy na razie nam chyba nie potrzeba. Chociaż mogę pójść teraz tutaj, zdobędę te pieniądze i będę mógł lepszyć sobie naszego, jak się nazywa, naszego rycerzyka do tego Thunderblade'a, czy coś w tym stylu, który będzie po prostu stanował naszych przeciwników. A jak widać, no Tiger Club nie jest zbyt problematyczny, jeżeli chodzi o zniszczenie jego osoby, więc warto było tutaj to spróbować zrobić. No, straciliśmy może nam jednego, dwóch slayerów. Nasze życie może niekoniecznie aż tak kolorowo wygląda. Jednakże, tak czy jak, bez żadnych większych problemów tutaj to wszystko wygrywamy. Szczególnie z tym naszym berserkiem, który potrafi sobie odzyskać swoje życie. Teraz tak szybko tutaj rzucamy się. Lancer One jest tutaj... zcharge'ował naszego przeciwnika. Przechodzimy dalej i mamy zrobioną wiktorię, przez co mamy zrobione bounty, mamy zrobione też ingredient, który pozwoli nam na pewno zsamonować coś nowego w summoning. Dokładnie mamy tutaj Cursed Bone oraz Animal Hide, więc kreatujemy sobie Reapera. Czyli all enemies lose HP over time, czyli jeżeli go przywołujemy, po prostu dostajemy dodatkowy damage w naszym, w naszej kieszeni, co jest czymś świetnym naprawdę, co mnie naprawdę strasznie cieszy. Teraz tak, wchodzimy sobie do kolejnego levelu ze story. Jesteśmy terroryzowani przez złych króliczych bandytów, więc musimy ich zniszczyć. Jednakże najpierw robimy sobie ten upgrade w postaci Thunderblade'a oraz mamy nową czapkę, którą założymy sobie na Lancera, żeby troszeczkę więcej mógł wytrzymać. Tak, żadnej nowej czapki już chyba nie mamy do założenia, nie mamy, więc lecimy dalej i zobaczymy, jak tutaj ta walka z tymi króliczymi, jak się nazywa, króliczymi bandytami nam wyjdzie. Ogólnie ktoś u nas w naszej ekipie strasznie szybko ginie, jeżeli dobrze się wydaje. Oprócz Lancera, nie, przecież raz, dwa, trzy, nie, pięciu mamy. Ten Lancer naprawdę jest, Lancer potrzebuje zdecydowanie jakiegoś wsparcia w postaci upgrade'u, jakiegoś czegoś, co może będzie na jego koncie jako fajny upgrade, typu wiecie, Thunderblade Berser, który będzie po prostu pozwoli mu na przeżycie dłużej oraz ewentualnie jakieś respinie życia, coś w tym stylu. Zrobiliśmy sobie właśnie naszych tych króliczych przeciwników, więc jestem z tego, że tak powiem, zadowolony, ponieważ mamy tego, przez to czwarte trofeum. Jednakże na tym etapie zakończymy nasz pierwszy dzień z grą Monster Slayers. Jeżeli wam się gierka podoba, a mam nadzieję, że tak, ponieważ wy ją mi w sumie poleciliście, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli znaleźliście znajdźkę w filmiku i napiszecie odpowiednią minutę, to wam gratuluję i najprawdopodobniej czymś was nagrodzę w komentarzu. Jeżeli macie jakieś propozycje na gierki w przyszłości, które chcielibyście zobaczyć, to możecie mi je zostawić w komentarzach. Ja teraz muszę sobie gierek ponazbierać, ponieważ w sierpniu mam wyjazd. No i jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to mam nadzieję, że w tym momencie kliknęliście przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, aby wiedzieć o wszystkich nowych filmikach i by być tymi jednymi z pierwszych oglądających. Ja się z wami żegnam, to było na tyle, siemanko, peace, yo!